Cześć wszystkim, z tej strony Łosiu. Mam przyjemność powitać Was w materiale poświęconym zamkniętej becie gry War Thunder. Przy tej okazji będziemy mogli sobie pojeździć czołgami, konkretnie czołgiem T-28, które udało mi się wyfarmić w ramach kilku pierwszych pojedynków, które przeprowadziłem. Muszę Wam powiedzieć, że jestem totalnym leszczem w tą grę, dopiero zacząłem i brak skilla daje sobie znać, no ale miejmy nadzieję, że uda nam się w ramach tej jednej bitwy coś tam pokazać. Co mogę o tej grze powiedzieć? Mimo tego, że jest na etapie zamkniętych beta testów, całość sprawia dopracowane wrażenie. Wygląda bardzo fajnie, od strony graficznej po prostu miód, co zresztą sami za chwilkę zobaczycie. Mimo tego, że tak naprawdę nie gram na najwyższych ustawieniach, bo komp by mi nie do końca to pociągnął. Zapowiada się całość naprawdę świetnie i szczerze mówiąc nie mogę się doczekać, aż devsi skończą pracę i wypuszczą ostateczną wersję. Na polu bitwy, jak widzicie, tutaj mam swój setup. Pojedziemy czołgiem T-28, który jest najmocniejszym z mojej stajni. Jest to maszyna dosyć duża, ale mimo swoich rozmiarów jest naprawdę bardzo szybka, a do tego ma 76 mm działo, które jeśli po prostu przebije pancerz przeciwnika, to zadaje potworne obrażenia. No i jest nieporównanie mocniejszy od działek niższego kalibru, typu tam 45 mm czy 37. O, coś tam już jedzie, coś tam już jedzie. To BT-7, postaram się skrócić dystans. Jadąc tutaj za górką po prawej stronie. Zobaczymy. Aha, tutaj zasłaniają krzaki widoczność. Więc podjadę do przodu. Postaram się zająć jakąś dobrą pozycję strzelecką. Co nie widać jakichś tam przeciwników w bezpośredniej bliskości naszego czołgu. To spróbuję podjechać tutaj na górę. O, jakiś mały drift. Wjeżdżam na górę i zobaczymy. Zobaczymy, co tam będzie. Mam nadzieję, że nie dostanę liścia. Tu jest jakiś mały czołg. O jeny, T-34, na niego trzeba uważać. Jeny, jeśli oni tu podjadą, to po prostu zrobią ze mnie masakrę. O, już pierwsze trafienie. Cofam, wieża została uszkodzona, zaklinowała się. Muszę się wycofać bardzo szybko i zlecić załodze przeprowadzenie napraw. W międzyczasie zrzucimy tutaj... Zrzucę ostrzał artyleryjski. Ostrzał. O, już mnie tutaj młócą. Zobaczymy, czy ostrzał będzie uszkodzi ten T-34. No, dawać. Mogliby trafić tego T-34. Niestety lipa. T-34 mnie bezkarnie układa, bo nie mogę ruszyć wieżą, która się zaklinowała. Miejmy nadzieję, że nasza drużyna zaraz mi tam pomoże. Hmm. 49 sekund. Koleś mnie ignoruje, widzi, że jestem uszkodzony. Dobra, dawaj, super. Nie zwracają na mnie chwilowo uwagi. No, jeszcze 30 sekund muszę wytrzymać i będzie petarda. Zrzucimy kolejny ostrzał artyleryjski. Tym razem kawałeczek dalej. A, ten T-34 został zniszczony przez naszą drużynę. Jeszcze 10 sekund do czasu naprawy. Ale nas młócą. 5 sekund został do końca naprawy. Dawaj. Wieża się naprawiła. Jeszcze udało się trafić T-28, który został wykończony przez kolesia od nas z drużyny. O! I zwycięstwo, słuchajcie, bardzo szybko. Udało się nam zwyciężyć, więc myślę, że nie będzie lipy, jak zagramy sobie jeszcze raz, bo nie udało mi się za bardzo postrzelać w tej pierwszej bitwie.
z powodu szybkiego uszkodzenia mojego czołgu. Jedno co to podziałem, zrzucając artylerię na przeciwników. Widzicie następny czołg, który rozwijam, to T-34. Nie mogę się doczekać, kurde, aż wsiądę w tą maszynę, bo jest to dokładnie ten sam model, którym jeździ czterej pancerni, czyli będzie bardzo klimatycznie. Co mogę powiedzieć o samej rozgrywce? Najbardziej interesują Was różnice pomiędzy tą grą a jej największym konkurentem, czyli grą World of Tanks. Pierwsza rzecz, która rzuciła mi się w oczy, to jest to, że rozgrywka w tej grze jest dużo bardziej dynamiczna. Jeśli chodzi o World of Tanks, to miałem wrażenie, że tam generalnie ludzie się poruszają skokami, cała akcja jest statyczna i schematyczna, bo są metody typu, nie wiem, po prawej stronie od tych kamieni do tych. No, na każdej mapie praktycznie są określone taktyki, które trzeba wykorzystywać, i tak naprawdę nic nowego się nie wymyśli. Natomiast tutaj ludzie po prostu atakują. Ta rozgrywka wygląda naprawdę dobrze. Wszędzie jest ruch. Za każdym razem nie ma dwóch takich samych bitew. Oczywiście może za jakiś czas to się zmieni, bo ludzie na przykład wypracują najlepsze taktyki w zależności od danej sytuacji. Ale póki co jeszcze tak nie jest. No i jak mam mówić o tym, jak jest teraz, to jest naprawdę nieźle. Jak widzicie, T28, tak jak mówię, mimo swojej masy jest, kurde, po prostu demonem prędkości. Staram się odjechać też do przodu, żeby zająć dobrą pozycję strzelecką i może w ramach tej bitwy uda się coś ustrzelić. Przynajmniej wystrzelić kilka pocisków. Generalnie, no, nie mieć im za złe, ale kurde, takim noobem jak ja w to jestem, to jest mało kto. I po prostu idzie mi dosyć średnio. Dobra, tutaj jest czołg pięknie wystawiony bokiem. Udało się go trafić ładnie. Natomiast ja się wystawiłem bardzo. Spróbuję podjechać na drugą stronę mostu. Mam nadzieję, że nikt mnie tutaj nie przyłapi w ramach tego przejazdu. Tam jest czołg T28. To jest za górką. Nie będę miał okazji do niego strzelić. Tutaj jest pancer dwójeczka. Zobaczymy, czy widzę go. Nie. Jest T28. Strzeliłem, ale ktoś inny już go zniszczył w międzyczasie. Spóźniłem się pół sekundy z tym wystrzałem. Skracam dystans generalnie. O, jest BT7, BT7. Dobra pozycja do strzału. Ognia! Zniszczony byłem pierwszy. No, wzięli nas dwa ognia. Tutaj mamy czołg T60. Się tam gdzieś schował. Jedzie tam po niego już na 134, a ja się tutaj spróbuję przebujać i dopaść tego T26, który się. O! Pancer dwójka. Udało się zniszczyć czołg, natomiast nasza wieża uległa zaklinowaniu i teraz szybciutko zleciłem na prawy. Mam nadzieję, że chłopaki szybko naprawią tą wieżę, bo jesteśmy bokiem ustawieni do T26. Przydałoby się go zniszczyć. Dawać. 7 sekund. 5, 4, 3, 2. Dawaj. Kręć, panie kolego. Kręć. Artylerzyści trafili w ten 26. Drugi raz trafili. Spróbujemy go tutaj zmucić pięknie z przyłożenia, ale jak widzicie, już nasza drużyna podpaliła ten czołg. Zapaliła się amunicja i czołg się wypala. No dobra, lecimy do punktu A i postaramy się go zająć. Jest kilka czołgów wroga po lewej stronie. Tak, jadą do nas. Trzeba będzie tam podjechać.
ich zmucić. Dawać na krótko, już niedaleko zostało. O, jest, 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 T26. Udało się go zniszczyć. Trafieniem i tutaj następny. Widać tylko jego obrys w krzakach i kolejny zniszczony. Piękne trafienie. Dobranoc panu. A my co? Podjedziemy zająć ten punkt A. Bo zajęcie tego punktu przyniesie naszej drużynie zwycięstwo. Dobra, tutaj jest A. Kolesie z naszej drużyny już się tam kulają powolutku. Mamy tutaj pancera czwórkę z krótką armatą 75 mm. Drugiego czwórkę. O, i T34, w który niedługo wsiądę. Jak widzicie, detale są bardzo, bardzo fajne. Są nawet karabiny maszynowe, z których ma być możliwość strzelania na późniejszym etapie gry. Na miejscu tego przeciwnika spuściłbym to ostrzał artyleryjski, bo to by wyglądało naprawdę nieźle. O, T34, uwaga! Bardzo groźny przeciwnik. Nie udało się uszkodzić czołgu przeciwnika. Pancerz tego T34, szczególnie jeśli próbujemy do niego strzelać z armat o słabszej przebijalności, jest po prostu potworny. Udało się trafić i delikatnie uszkodzić go. I cofamy, cofamy, cofamy. Miejmy nadzieję, że nasza drużyna zaraz zajmie punkt. A wtedy już czeka nas tylko zwycięstwo. Dawaj, 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 dawaj. Pocisk przeciwpancerny zaraz wsadzimy. Cofam, cofam. O, ale mnie trafił na sam koniec. Kurde, padłem tuż przed zwycięstwem naszej drużyny, które nastąpiło. Kurde, za mocno się wyrwałem. No, ale i tak było nieźle. Słuchajcie, no to było na tyle. Materiał jest krótki, aczkolwiek jak widzicie treściwy. W drugiej bitwie 5 celów naziemnych zniszczonych za cenę naszego biednego czołgu. Kolejne kroki w celu odblokowania T-34 zostały zrobione. Słuchajcie, powiem wam, że całość wygląda naprawdę dobrze. Czekam z niecierpliwością. Miejmy nadzieję, że niedługo będą zrobione otwarte beta testy. Wtedy każdy będzie mógł tego spróbować. A jeśli nie, no to piszcie w komentarzach. Zapraszam tam do komentowania filmiku i materiału całego. Jeśli byście chcieli zobaczyć coś konkretnego z tych zamkniętych beta testów, jeśli napiszecie, to ja postaram się to ogarnąć i jeśli będziecie mieli jakieś pytania, to na to odpowiedzieć. Słuchajcie, grał dla was Łosiu. Gierka, w którą żeśmy tłukli, to był War Thunder, zamknięte beta testy wojsk lądowych. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!